Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Denis Trozyniak, witaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć. Dużo się dzieje ostatnio w polskim internecie. Nie przypominam sobie czasu, żeby było tak intensywnie, jeśli chodzi o te negatywne kwestie oczywiście. Od materiału Sylwestra praktycznie codziennie wychodzą jakieś nowe fakty, nowe screeny i tak dalej. Ale spotkaliśmy się tutaj nieprzypadkowo, no bo wszystko, przynajmniej pośrednio, zaczęło się przy twoim udziale dzięki tobie. Albo przez ciebie. No de facto nie, ponieważ Gimper wrzucił pierwszy film i tam były screeny z rozmowy z Olą. I ja tą Olę też znałem, bo owszem, ona się przewijała na eventach, to zresztą już chyba zostało bardzo dobitnie wyjaśnione, że gdzieś się tam pojawiała i z ludźmi się znała. I ona do mnie napisała i mówi: siema, słuchaj, bo w sumie nie wiem, do kogo się zwrócić. Mam parę rzeczy, chciałbym powiedzieć, nie wiem, jak najlepiej to zrobić i że trochę się chyba tam na Gimperze zawiodła, bo czegoś on nie autoryzował, czyli nie pokazał przed publikacją. Ja mówię: no dobra, no to słuchaj, to jak nie chcesz współpracować z kanałami Komentery, to może, no to i nie z policją, albo wiesz, równolegle z policją, to być może do jakiegoś dziennikarza. I sobie tak pomyślałem, bo Kuba Wątor wtedy pisał odnośnie tej afery, że jak są jakieś ten, że on chce jakby poprowadzić cały ten temat. No i miałem do niego kontakt. Zresztą on napisał kiedyś taki artykuł: największy szkodnik polskiego internetu, Denis Trozyniak, został zbanowany. To mówię: no dobra, no to chyba się nie pieprzy w tańcu, nie? Chyba się nie pieprzy w tańcu. I zadzwoniłem do niego, mówię: ty słuchaj, bo jest taka dziewczyna, ja nie chcę tego tematu prowadzić, bo jakby nie czuję się kompetentny. I jak ich skomunikowałem, oni tam chyba zaczęli ze sobą rozmawiać, tam przekazałem jeden numer jednej osobie, drugi. No i potem jeszcze do mnie zadzwonili, że jakby ustalili, że nie będzie to artykuł, tylko będzie to film. No i pytanie, czy znam kogoś, kto ten film może nagrać. Ja mówię: no słuchaj Kuba, nie? Jest taka osoba, która straciła pracę po twoim artykule. No, zadzwoniłem wtedy do Jasia, Jasiu, pojechał im to nagrać. Ja tam już przez chwilę tam byłem, zanim oni jeszcze zaczęli nagrywać, podjechałem tam, bo to w Łodzi było, ja akurat tego samego dnia jechałem do Warszawy, bo miałem pewne spotkanie, więc jakby ich tam wszystkich zostawiłem, oni tam sobie nagrali, no i ten materiał wyszedł. Ten materiał też się źle zestarzał i Ola raz powiedziała tak, potem powiedziała trochę inaczej, potem zmieniła swoją wersję wydarzeń, potem jeszcze jakieś screeny wyleciały. Więc ja już nie wiem generalnie, o co chodzi i czy to było wszystko słuszne. No ale, więc ja bym sobie laurów żadnych nie przypisywał, bo to jakby dużo tam potem nieścisłości na podstawie tego materiału wyszło. Ja go oczywiście nie montowałem i nie nagrywałem. No, tylko połączyłeś tam. No tak, osoby. Tak. Też zresztą wiesz, to jak został przeprowadzony wywiad i też jak rozmówczyni się zachowywała, no, czy co mówiła, to jakby totalnie ode mnie nie zależało. Ale jeśli mogłem w czymś pomóc, no to postarałem się pomóc. No i dobra, potem przechodzimy do materiału Sylwestra Wardęgi. Jak teraz z perspektywy tych kilku dni tego wszystkiego, co potem się wydarzyło, oceniasz ten materiał? No duże boom było. Było duże boom. Wszyscy tak zaczęli nieufnie na siebie patrzeć. No bo wiesz, Sylwester, członek GOATS, bardzo powiązany z Fame'em, też obok z Delu wrzucił. Ja miałem też delikatną taką zagwozdkę w momencie, kiedy ona do mnie zadzwoniła i że chce wszystko powiedzieć, że jest dużo osób powiązanych. Ja mówię: kurde, no to chyba nawet ten dziennikarz będzie lepszy pod tym względem. Że nie do końca byłem pewien intencji ludzi. No wiadomo, że ktoś jest z kogoś przyjacielem, to może by na coś przymknął oko i tak dalej. Więc naturalnie mi się wydawało, że jak ona rzeczywiście mówiła, że to trzeba zrobić rzetelnie i sprawiedliwie i że żąda sprawiedliwości, no to mówię tak, no to Gimper tu się chyba nie popisał. Ja też do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Potem Gimper to prostował, że czy ona nawet powiedziała, że da mu screeny i on miał jeszcze przed publikacją pokazać ten film i nie pokazał. Mówię, istniało też duże ryzyko, nie? Bo praktycznie wszystkie kanały Komentery są powiązane z Fame'em, czy też wprost... No większość. Tak. No bo to i Konopski walczy z Fame'em, i Gimper walczył w Fame'em. Wardęga prowadzi. Spysiński prowadzi. Rewo jest kolegą i Wardęgi, tak. Gimpera. Więc mogło to tak wyglądać,
Że nieznany, bo wiesz, bo to, że ktoś chce newsa, to zawsze chce newsa, ale to, czy chce na minę jakby podłożyć kolegę mu pod nogi, no to nie jest już takie oczywiste. Oczywiście potem, jeśli chodzi o Sylwestra Wardęgę, się okazało, że on się w tańcu nie pierdoli, za przeproszeniem. Więc nieważne, czy robił goat z Boxdelem, czy tam pracował u niego w Fejmie, czy robili 10 innych rzeczy i się całowali na odcinkach, to wiesz, nie miał z tym problemu. No i ten materiał, no to tak, no bardzo obnażył Stewarta, ale ja myślę, że Stewart bardzo dużej rangi nadał temu filmowi, no bo rzeczywiście karygodne rzeczy robił. Przepraszam. To mój. Jest chyba ten. Chyba trzeba wstać. Oj, tak. Chyba trzeba wstać. Co, ja przepraszam, moja wina, oczywiście nie będzie cięcia robionego. No, trzeba wstać. Wake me up before you go. Dobra, i skończyliśmy na tym, że wrzucił ten materiał, no i Stewart jakby też jego czyny przyciągnęły bardzo dużą uwagę. No i też tam był ten Dubiel, był Boxdel, kamerzysta z Kruszwilem się przewinęli. Bardzo poboczne postacie w tym materiale. No, czy aż takie poboczne, to nie wiem, ale wiesz, wszyscy przyszli, bo najgorsze rzeczy zrobił Stewart i też się to trochę rozlało na całą resztę. Ja myślę, że gdyby nie było tego Stewarta tam, tylko na przykład ktoś by nagrał film o tym, patrzcie, co Boxdel wysłał do dziewczyny. Czy patrzcie, co Dubiel mówi w głosówkach. Jakby tego Stewarta nie było, to byłaby to taka no, mniejsza afera obyczajowa i być może nieodpowiednie zachowanie, ale jak była istna korelacja no, z czynami PDF, że tak powiem, no to też odpowiedź społeczeństwa była też no, chyba słuszna i też bardzo duża i gromkie tutaj no, fale krytyki w ich kierunku poleciały. No. Fame chyba chce wykluczyć Boxdela, tam GBS zakończył kontrakt, zakończyli kontrakt Marcina Dubiela, firmy, tak, no Fagaty i tak dalej, ale to wiesz, Fagata nie była jakoś tak mocno chyba w tym pierwszym materiale ujęta, więc no szambo wybiło. I to takie mocne. No i śmierdzące. No i dobrze, przejdźmy teraz do tego okresu czekania na materiał Konopskiego po tym materiale Wardęgi, gdzie cały czas Wardęga pompował, bo tak to trzeba nazwać, temat, nie dawał o nim zapomnieć, robił grunt pod interesy Konopowi, żeby jak najwięcej osób czekało na jego film, wrzucał w międzyczasie screeny i tak dalej, i tak dalej. Jak ty oceniasz właśnie ten okres, w którym no, cała Polska, cały internet czekał na materiał Konopskiego, no bo w takim zawieszeniu to też nie pamiętam, kiedy polski internet YouTube był. No, przede wszystkim było bardzo duże pole do domysłów, do jakichś dat interpretacji, do wymysłów, do łączenia tych słynnych kropek. No i też było takie nie za bardzo wiadomo, z kim rozmawiać, kto będzie w tym materiale, kto co zrobił, czy mam kolegę ze skłonnościami, czy go nie mam, czy ktoś popełnił przestępstwo. No i potem, no rzeczywiście Sylwester pobił rekord Polski, jeśli chodzi o równoczesnych oglądających. Tam jeszcze, wiesz, masa ludzi restreamowała to. Wiesz, nie wiem, Rybson, ja. No masakryczna ilość osób i to nie jest tak, że tam siedziało 430, bo jeszcze z 200 siedziało gdzie indziej. No to można powiedzieć, że no najlepsze konferencje Fejmu tyle osób nie przyciągały. Bo z tego, co kojarzę, to Fejm miał chyba z 350 na 14. Że ty robiłeś restream? Ja robiłem restream, gdzie było z 80, chyba jeszcze Ksajo tam coś robił, albo chłopaki od Ksajo. No powiedzmy, że w 500 się to zamykało, tak maksymalnie, a tutaj no 6 paczek, nie? Więc naprawdę zaangażowanie społeczne było bardzo duże. Tylko nastąpiła odwilż w międzyczasie, bo też było oświadczenie Boxdela przede wszystkim. Ten drugi film z Olą, ja nie wiem, czy on jakoś mega pomógł. Ludzie piszą, że pomógł chyba, przynajmniej wizerunkowo, jeśli chodzi o słuchaj, pokazanie. No, wiesz, tylko na koniec dnia to nie wiadomo, czy to wiesz, to już jest skaza tak czy tak. Bo to, że ty się przyznasz, przeprosisz, to już jakby gdzieś tam zostało ci do życiorysu, do twojego CV to dopisane. I tak jak pewnie nie będzie miał Boxdel problemu z tym, żeby nagrywać filmy, jeśli nie wiem, YouTube się tym szerzej nie zainteresuje, nie, to na jakąś mniejszą bądź większą skalę będzie robił. Ale no, pytanie jest, jak z jego uczestnictwem
różnych w takich dużych projektach, nie? W takim Fejmie, w takim Goats i tak dalej, bo już mogą ludzie, bo zawsze on już będzie miał krytyków. Łatka. Tak, ma łatkę i będzie miał tych krytyków, będzie miał tych bojowników o sprawę do końca życia i pytanie jest, na ile będą skutecznie torpedować to. No też nie widzę, żeby został twarzą Michelin, nie? Czy został twarzą Coca-Coli, czy żeby... Chupa Chupsa, czy wypuścił swój zestaw w McDonaldzie, no bo jednak takie firmy to najchętniej by chciały, żeby zero skazy było na wizerunku. No i też w międzyczasie przez to wszystko, przez te karuzele wrzucania osób, które nie do końca były powiązane ze sprawą, został na przykład pomówiony twój kolega Graczol, bo gdzieś tam omyłkowo ludzie skojarzyli go z inną osobą o imieniu Michał i początek nazwiska na G. No też chyba to jest niebezpieczne zjawisko, które wtedy w tym momencie najbardziej można było zaobserwować. Tak, no, tak, bo ludzie nie zaczęli jakby, bo dla tych, co nie rozumieją, Amadeusz Ferrari wrzucił, że jakiś influencer zgwałcił TikTokerkę, którą najpierw odurzył i jego nazwisko zaczyna się na G. I tylko dopisał, że to nie jest WG. No i na początku, wiesz, Wardenia ma też tego streama, ja też prowadziłem streama i no tak G, no to Górski, to wiadomo, nie? Wiadomo, że ja. Potem jakby zrobił korektę, że Michał G. I było, no tak, no to Michał Graczyk, Graczol, no co ty zrobiłeś? I bombardowali, bo ostro bombardowali. No i dopiero potem jakby wyszło na to, że to jednak nakierunkowane jest na Michała Gałę, ale no ludzie już z pochodniami, wiesz, ludzie już z pochodniami pod domem stali. Wiesz, no to jest duży problem, bo jak kogoś oszukasz, jak coś ukradniesz, jak nie wiem, nie zapłacisz podatku, czy nawet kogoś pobijesz, no to trudno, to najwyżej jesteś przestępcą. Ale jak kogoś zgwałcisz, jak dziecko wykorzystasz i tak dalej, to ludzie jakby tracą orient. No i mnie nie zdziwi, nie? Że pójdzie jakaś fama o kimś, ktoś dostanie nóż pod żebro i potem będzie, a kurde, trochę się pomyliłem. Więc jest to bardzo niebezpieczne narzędzie i najwrażliwszy temat, jaki może być, bo nie ma chyba bardziej wrażliwego tematu niż gwałt i pedofilia. No i też myślę, że umiejętnie trzeba tym zarządzać, nie? No dobra, i teraz przejdźmy płynnie już do materiału właściwego, czyli materiału Konopskiego, na który czekała cała Polska. Bardzo szybko wbity 1 000 000 wyświetleń w 10 minut. Gdzieś tam przeczytałem komentarze, że ludzie są zawiedzeni tym filmem i na Twitterze chyba odpowiedziałem komuś, że to nie jest kino akcji, że to nie jest film, który powinien dostarczyć nam jakichś niewiarygodnych emocji, tylko to jest film, który pokazuje, rozszerza różne tematy, jak na przykład seks i tak dalej. To bardzo fajnie tutaj celnie to pokazał. A jak ty właśnie oceniasz ten materiał Konopskiego? Wiesz, no ludzie mówią tak, Wardenga wrzucił film i drugi film ma być mocniejszy i był ogrzany. Ludzie też czekali jak na kino. Tak, też jest prawda, że ponoć jakieś dziewczyny się wycofały koniec końców, więc być może parę tematów pospadało. Więc to jest tak samo, jak ty byś nagrał super wywiad i byś mówił, że za tydzień będzie publikacja, ale super, miałem gościa i tak dalej, on ci cofnie autoryzację i gdzie ten wywiad? Ty Ekier, co ty tam za głupoty, nie? Pozdrawiamy Tomka Hajto. No. Miałeś mieć super wywiad, nie? Miałeś mieć super wywiad i go nie masz. Więc to jest pierwsze. A trochę była bańka nadmuchana, ale mimo wszystko ten film jest dobry pod tym względem, że nie śledząc, nawet nie oglądając filmu Wardęgi, nie śledząc jego transmisji, nie śledząc TikToka, nie śledząc Twittera, nie śledząc tych wszystkich osób dookoła, to po prostu dostajesz film, gdzie przez godzinę dowiadujesz się wszystkiego. Jakby co się wydarzyło. Czy było więcej rzeczy i nie były tam poruszane jakieś Gargamel, Lakarnum, Gąciarz, SKKF i tak dalej? Owszem, być może będzie update, być może będzie druga część, a być może oni stwierdzą, że kurde, w złym kierunku to zmierza, zostawmy to już w prokuraturze, my poczyniliśmy pierwszy krok i jakby zrobiliśmy takie nawołanie ofiar do tego, żeby zaczęli sypać. I widzą, że to idzie w jakimś kierunku i może już nie róbmy tego YouTube'owo, tylko zróbmy to w prokuraturze, niech się służby tym zajmą, bo też są skutki uboczne tego typu działań. Więc no, ale materiał no nie był zły. Nie był zły, był spoko, był skondensowany, był też przystępny dla każdej osoby, która nawet nie musiała wiedzieć, kto jest kto, więc mogła się z niego posiadać całą informację, więc
Jak najbardziej spoko. I też fajnie rozszerzy to zjawisko, jakby chodzi o seksualizację, pokazywanie więcej ciała młodzieży przez influencerów, którzy jednak docelowo są skierowani w młodą widownię, jeśli chodzi o Team X i ich bohaterów. Ja mam bardzo takie mieszane uczucia odnośnie tej seksualizacji, bo treści, które trafiają do twoich dzieci, powinny być filtrowane przede wszystkim przez ciebie, a nie przez kogokolwiek innego, bo to tobie powinno zależeć, żeby twoje dziecko się w bezpiecznych warunkach wychowywało. Ten film zresztą też to pokazał, nie? Że 15-latka mieszkała u Stewarta przez miesiąc. Gdzie rodzice? Gdzie rodzice. Że 14-latka miała kaca. O co chodzi? Ja nie miałem kaca, jak miałem 14 lat. Więc no, też z różnych środowisk ludzie pochodzą i różnie się wychowują. Nie wszyscy mają, więc ja nie oceniam, tylko mnie to zastanawia. Na całym świecie, stary, Kim Kardashian zasłynęła filmikiem, tak? Pierwsza taka szeroko pojęta celebrytka, Paris Hilton, no też miała noc w Paryżu, że tak powiem. Na naszym podwórku też. Doda, CKM, Playboye. No, jest tego dużo. Jakby ten temat seksu i pożądania się wszędzie przejawia. No, być może jest to delikatną, no nie wiem, obrazą jakichś zasad, jeśli ktoś tylko zdjęcia z wypiętą dupą wrzuca, a tak na co dzień to mówi, o się moi widzowie, jak ja was bardzo kocham, zróbmy koncert. Tylko przypomina mi się jedna rzecz, bo ten słynny shot, jak Natsu powiedziała hasta la vista. No twój słynny shot. Mój słynny shot. I ja się odkleiłem tam. Ja się odkleiłem i Natsu mi na to, to już jakby, bo ta afera jakby o hasta la vista została zakopana. Ale tam jeszcze była ciekawa wymiana zdań pomiędzy nami i ona mówi, jak ty w ogóle możesz się tak zachować, jak ty możesz mówić takim językiem, czego ty uczysz tych ludzi? A ja mówię, no ale dobra, no ale to ty teraz, wiesz, martwisz się o dzieci, a twój Instagram to jest jakby jedno wielki kalendarz bikini na przyszły sezon, więc mówię, to też jakiegoś super przykładu nie dajesz, nie? No, to, że my się tam potem pogodziliśmy, jakby jest chill, to nie znaczy, że znaczy od początku tak nie było. A no owszem, teraz zmieniła ten content i już pod kidosów tak stricte nie nagrywa, nie? Że chodzi z Marcinem Dubielem 24 godziny w kajdankach. No i gdzieś to tam zostaje. Ale chyba praktycznie wszystkie topowe influencerki w Polsce, które mają tyle followsów, to zdjęcia w bikini czy z wypiętą dupą to są co chwilę. Norma. No, do tego jakby tak się wykreowało to środowisko, nie? I paradoksalnie teraz jak nie pokazujesz, to nie masz dużo. Nie da się mieć dużo i nie pokazywać. Chyba, że jesteś Lexi. No tak. No, Lexi jest powściągliwa w tym temacie. Owszem, wiesz, wyjątek, wyjątek potwierdzający regułę. No tak. Ja nie wiem, czy ona ma po prostu inne zasady, czy może przez to, że jest taka religijna, czy może po prostu nie ma na co popatrzeć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakiś ten, po prostu może nie chce. No ale wiesz, czy Julia Kostera ma swoją bieliznę, czy właśnie Natsu, Agata, nie wiem, jakaś Justyna Gradek, Weronika Bielik. No, te można topowe... mnożyć. Można mnożyć i mnożyć. Też nie popadajmy w paranoję, żeby nie można było zdjęcia w stroju kąpielowym wrzucić. Ale no nie wiem, no niech każdy robi to, co uważa, a jak twoje dzieci są seksualizowane, to ty im tego zabroń. Od tego też masz jakąś władzę sprawczą nad nimi, nie? Zaraz jeszcze do Stewarta przejdziemy, ale chciałem zapytać o dwie osoby, które gdzieś tam były w cieniu Stewarta w tych materiałach, o Marcina Dubiela na początek, potem o Boxdela. Jak ty teraz... Co myślisz teraz o tym, co wydarzyło się wokół Marcina Dubiela po tych dwóch materiałach, po tej nagonce, no bo trzeba przyznać, że no, opinia publiczna jest bardzo na nie, jeśli chodzi o Marcina, patrząc na komentarze i tak dalej. No ja się trochę nie dziwię, bo Marcin Dubiel to jest... Marcin Dubiel może cię denerwować. Nawet bardziej logiczne jest, że Marcin Dubiel cię denerwuje, niż cię nie denerwuje. Więc no, bo to jest taki rozwydrzony gówniarz bananowy w plecaku Louis Vuitton, który nieważne co zrobi, wszystko mu chodzi na sucho.
czy Kenia, czy jakieś zegarki, czy jakieś pranki, czy jakieś inne jego pomysły i odpały, które robił. Wszystko mu chodziło na sucho, a to ludzi irytuje, bo ile możesz robić syfu i nie ponosić za to konsekwencji, więc no teraz mu już nie odpuszczam. Teraz mu już nie odpuszczam, też są do tego przesłanki, że zrobił bardzo źle i wiesz, i tu jest, wiesz, kropka, koniec akapitu i nie chcę dyskutować. No, bo taki Marcin jest publicznie. Prywatnie on też dojrzewał bardzo długo i on jeszcze do niedawna to naprawdę, to jakbyś rozmawiał z kimś, kto ma 10 lat i niewiele więcej jak you. No ale ma trochę przyspieszane dorastanie. Gdzieś jeszcze czasami taki zachowa się, jakby miał mentalnie 13 lat, ale rozwija tą inteligencję emocjonalną. No, to odnośnie Marcina. Ja myślę, że Marcin nie ma skłonności do dzieci, tylko on jest po prostu głupi. On jest po prostu głupi. Ja nie wiem, czy on chciał zaimponować, że wiesz, że jak Stuart siedział w jednym pokoju, to on też będzie takie rzeczy wysyłał, że jak jego dziewczyny podrywają, to dlaczego mają mnie nie podrywać, a zobacz, ta do ciebie pisze, że też mogę z nią pisać, nie? Więc no, de facto, no nie wiem, nie mam informacji i raczej zaryzykowałbym stwierdzenie, że on nie skrzywdził żadnego dziecka, nie uprawiał z nim żadnego stosunku, nie wiem, nie wymieniał się nudesami. Ale też jakby rozmowa odnośnie Marcina nie toczy się, jak bardzo on jest winny w swoich rozmowach, tylko ile wiedział i dlaczego nie powiedział, jeśli wiedział. No i to już jest pytanie, które mam nadzieję Marcin rozwieje w jedną bądź w drugą stronę. A przepraszam, że sąd do tego dojdzie, prokuratura. Ja uważam, że jeśli jest winny, to powinien za to odpowiedzieć, ale kara powinna być współmierna do winy. Więc jeśli są dowody, to ma za to odpowiedzieć. I wiesz, i nieważne, czy jest mi go szkoda, czy nie, bo ludzie popełniają błędy i muszą za nie też ponosić karę. Więc ja nie wiem, czy teraz by się zachował trochę inaczej z wiedzą, którą posiadał kiedyś i ze swoim obecnym stanem emocjonalnym i swoją głową, ale no ta magiczna bariera 18 lat też nie tylko jest po to, żeby kupić papierosy i alkohol, ale żeby jakąś odpowiedzialność brać za rzeczy, które robisz albo których nie robisz. Więc jeśli zaniechał zawiadomienia organów, powinien zostać ukarany należycie. A jeśli ma jakiś pomysł, żeby z tego wybrnąć, to słucham. No właśnie chciałem zapytać, bo na swoim streamie powiedziałeś, że ktoś przygotowuje jakiś materiał. No i gdzieś tam domysły oczywiście zostały skierowane, jeśli chodzi o Marcina Dubiela. Możesz to potwierdzić, zaprzeczyć? No słuchaj, to ja też może cały storyline wytłumaczę, bo jak wyszedł film Wardęgi, to Marcin był w Rzymie. Ja zresztą powiedziałem wszystkim, że jest w Rzymie, bo jest aplikacja na iPhone'ie Znajdź i my od Tomorrowlandu z zeszłego roku, gdzie tam ciężko się było znaleźć i co chwilę nie było zasięgu i ktoś nie słyszał, było głośno. Po prostu daliśmy sobie, że on widział moje położenie, a widziałem jego. No i ludzie pytają, a gdzie jest Marcin? No, w Rzymie. O, uciekł, coś tam. A więc, no nie uciekł. On z ojcem miał lecieć, ja już to słyszałem jakiś czas temu, nie? Że z tatą po prostu na parę dni lecą do Rzymu i on rzeczywiście poleciał. No, ale jak wrócił do Polski, bo on wrócił do Polski, ja nie wiem, po dwóch czy po trzech dniach, no to on musiał zdać, tak jak zresztą jak tam prokuratura powiedziała, to musiał zdać, oddać wszystkie nośniki, jakieś telefony i tak dalej, więc już nie mam jego więc nie wiem, gdzie aktualnie siedzi, więc jak go ktoś szuka, to nie przeze mnie, bo wam nie powiem. I właśnie jak wyszedł ten film Wardęgi, on wrócił, to miałem z nim, to taka ostatnia rozmowa była i mówię, Marcin, zastanów się, co chcesz powiedzieć, to już jakby się skończyły jakieś tam, wiesz, ja sam jestem zainteresowany, co ty masz w ogóle do powiedzenia i w jaki sposób chcesz to rozegrać i no i tyle, nie? I powodzenia. Ja tamtego czasu ja z Marcinem nie rozmawiałem. Zresztą tak jak mówię, no nie miał urządzeń. Poza tym też nie chcę się z nim kontaktować na razie. Myślę, że ma ważniejsze rzeczy do roboty, ale owszem, gdzieś tam usłyszałem, że jakiś film ma być w planach. Ja nie wiem, na ile jest to prawdziwe, bo wiesz, nie słyszałem tego od niego. Nie wiem, kiedy ten film wyjdzie, co będzie zawierał. Więc no, ja mu po prostu życzę, z racji tego, że coś tam nas
łączyło na pewno. Czy będzie łączyć, to zobaczymy. Ja mu życzę, żeby miał kurwa bardzo dobrą wymówkę dla rzeczy, które pojawiają się w sieci. I nawet jeśli coś wygląda 99:1, to chciałbym wierzyć, że ten 1% jakoś, wiesz, jakoś tutaj się odrodzi, że rzeczywiście Marcin jest niezniszczalny. A jeśli nie, no to będzie musiał ponieść po prostu konsekwencje rzeczy, których robił bądź nie robił. No. Właśnie chciałem cię zapytać, jeśli chodzi jeszcze o Marcina, o jego przyszłość w internecie, jak ją widzisz, ale to może zaczekajmy na ten materiał. Myślę, że nie mam przyszłości na ten moment. Więc ja myślę, że to już nawet nie jest sprawa taka, że czy on ma przyszłość w internecie, czy jej nie ma, bo to jest absolutnie nieważne w momencie, kiedy prokuratura węszy z paragrafu 200, nie? Więc to powinno być priorytetowe i na tym chyba powinien się skupić. Więc no, a odnośnie internetu, no to na razie... Mamy gwiazdę. Chodź tutaj. Trzeba tylko zobaczyć, czy ostrość jest dobra. Ta kamera tak się ustawia. No ale jest już nic. Słuchaj, tak to właśnie jest. Może być jego wizerunek na... Tak, tak. Same koty. Albo jeszcze jest właścicielka. Aha. Będzie blur. No dobra, no słuchaj, on jest nieletni, tak? Więc takich nagrań nie można wrzucać. Więc Marcin, no niech najpierw sobie uporządkuje tą swoją sytuację, którą tam ma, prawną. Wiadomo, że lepiej nie uchodzić za osobę i kolegę pedofila, bo ludzie takich nie lubią na ulicy i ten ostracyzm społeczny będzie duży. Wiesz, bo to nawet... To już na taką skalę poszło, że cię nie obsłużą w restauracji, że nie, nie sprzedadzą ci wycieczki w biurze podróży, to naprawdę jest problem. Takie wykluczenie społeczne. Takie wykluczenie społeczne, no taki ostracyzm. Więc no, ja nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No, czekam jeszcze z nadzieją, tak szczerze, że jakoś będzie w stanie się z tego wytłumaczyć. Na razie dla mnie jest osobą niewytłumaczoną. No ale z racji tego, że jakąś tam sympatię w ciągu życia czułem do niego, to mogę go zwyzywać za 2 tygodnie, a teraz jeszcze poczekać, bo wiesz, skrytykować kogoś, zhańbić i przeklnąć, że tak powiem, to zawsze na to będzie czas, a trochę gorzej się wycofywać z takich słów, jak już raz zostaną powiedziane i też ludzie na to patrzą. Więc jeszcze chwilę zaczekam, jeszcze z szacunku jakby do tego, co nas łączy, to jakieś, wiesz, przeżycie, jakieś trochę uśmiechu, jakaś, nie wiem, może impreza, jakieś wspólne rzeczy, to właśnie z szacunku do tego zaczekam się, poczekam z osądem, nie? To jeszcze chciałem cię zapytać, bo też jakby opinia publiczna w internecie widziałem, że domaga się gdzieś tam odpowiedzi o NACU, jak ona powinna się teraz zachować, czy powinna zabrać jakieś stanowisko, czy powinna przemilczeć, poczekać. Czy zabrała stanowisko wczoraj? Ale co powiedziała? No, powiedziała w dużym skrócie, że właśnie ta seksualizacja, dała też dane demograficzne, że seksualizacja dzieci to już u niej nie występuje, bo ona zmienia kontent na tych dla trochę starszych. Odnośnie Stewarta to nic nie wiedziała, a odnośnie Marcina to, że to jest ciężki okres. No to tak, no. Więc w sumie nic nie powiedziała. Na co miała też powiedzieć, nie? Ludzie też, jak są te oświadczenia, to ludzie z jednej strony chcą oświadczenia, ale nieważne, co napiszesz w tym oświadczeniu, to im się nie spoda. Jak przeprosisz źle, jak nie przeprosisz, jeszcze gorzej. Jak wiedziałeś, to bardzo źle. Jak nie wiedziałeś, to pewnie kłamiesz. Jak płaczesz, to, że pod publikę, a jak nie płaczesz, to, że nie przejawiasz żadnych emocji. Więc ludzie chyba najchętniej by chcieli, jakby ci influencerzy odpalili live'a i się tam zastrzelili na nim. No to wtedy może jakby, bo no dobra, no to... Jeżeli tak źle, bo nie poniósł winy tylko. A no tak, no to najpierw ten, to najpierw jeszcze trzeba sobie jakąś krzywdę zrobić, żeby też odczuć to, co czuły ofiary. Więc te oświadczenia są głównowarte. Natalii na pewno szkoda, no bo co ona miała do tego, co Dubiel robił 6 lat, zanim ją poznał. I teraz tak, z jednej strony, jak go zostawi, to jest nielojalna. Jak go nie zostawi, to jak możesz być z takim człowiekiem? Dlatego ona ma sytuację bez wyjścia i trochę współczuję w całej tej sytuacji. Musi mieć twardą dupę obecnie.
Kiedyś miała, z tego co widziałem, teraz... Przekonamy teraz, się. Nie wiem, teraz się przekonamy, no, czy tam, czy jest workout robiony, tak zwany. Powiedz mi, bo chciałem jeszcze zapytać o Bogzela, ostatniego tego największego bohatera tych materiałów. Po tych dwóch jego oświadczeniach, po dwóch materiałach, no bo materiał Wardęgi coś pokazał, ale też nie do końca objawił całą prawdę. Sylwester po pierwszym oświadczeniu Michała mówił, że źle się to zestarzeje, że bardzo źle się to zestarzeje i że będzie Michał tego gdzieś tam żałował. No i czy po tym materiale Konopa tak naprawdę jest? Źle się to zestarzało i serio Bogzel jest gorszy niż pokazał to Sylwester w tym pierwszym materiale? Nie, nie, ale pytanie jest, na ile właśnie to, że ktoś się wycofał, czy coś tam wpłynęło na to, że ten materiał jest inny. Więc ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Albo Sylwester budował narrację, bo chciał zdyskredytować Bogzela, albo, wiesz, tam się mogło 10 rzeczy wydarzyć. Więc ja nie sądzę, że Wardęga, wiesz, dla zasięgów w chuja walił, bo po co miałby to robić? Bo wyszedłby na debila, w dużym skrócie, a on nie lubi wychodzić na debila. On chce uchodzić za ostoję, że tak powiem, inteligencji. Więc myślę, że coś tam było i coś się nie pojawiło. Po prostu. Ale wiesz, to też jest domniemane, więc w momencie nie ma dowodu, nie ma woda, nie ma dowoda. Nie? No właśnie, ale chodzi teraz o fakty. No fakty są takie, że na Michała wyszło to, co mogliśmy zobaczyć. No i co teraz twoim zdaniem powinno się zdarzyć z Michałem, czy co się nie powinno zdarzyć, czy dalej powinien być włodarzem, powinien być angażowany w te projekty, czy tak jak twoim zdaniem Dubiel już nie będzie miał czego szukać? Kurde, no myślę, że ciężko mi ocenić to. Ja się zastanawiałem i nie wiem co. Ciężko powiedzieć, wiesz. Bogzel ma taką przypadłość, że on zawsze mądrze stoi. On na przykład stanie gdzieś przy fejmie, jest w fejmie, wiesz, on robi jakieś gołcy, on robi jakiegoś kebaba, on kiedyś nagrywał z największymi minecraftowcami w Polsce. Loda robi. Lody robi, wiesz, tu powiedział GBS, masno jest i wiesz, kawa się spopularyzowała, powiedział masno ni, wszyscy mówili masno ni, nawet podczas tej afery wszyscy zamiast penis mówią Buxton, więc... I każdy ma 20 centymetrów. Tak, teraz. On jest ogólnie na tyle takim, nie mogę powiedzieć, on jest na tyle charyzmatyczny, że mi ciężko przewidzieć, nie? Więc może być tak, że on pójdzie na samo dno, no bo może być, tak? A może być tak, że chłop będzie za chwilę 6 razy większy i to będą wspominać tylko jego hejterzy z nostalgią. Więc ciężko powiedzieć, no. Ja myślę, że do fejmu raczej nie wróci, bo to za duża firma jest i oni nie będą chcieli już, żeby twarzą był ktoś, kto ma tą skazę na wizerunku. Ale czy fejm to jest wszystko, co jest w internecie? I tak już jest tendencja spadkowa tych freak fightów, więc pytanie jest, czy on się nie skeszuje teraz i nie zacznie robić jakichś innych projektów ciekawych, to czy za chwilę jego nowe projekty nie będą jakby będą miały na większą skalę pójdą niż freak fight. Tego nie wiem, to można, wiesz, gdybać. Jakbym miał kulę, w którą mogę spojrzeć i ci powiedzieć, co się wydarzy. Nie, to bym na betkliku więcej wygrywał. No, na razie niestety nie wiem. Trzeba czekać. Też chciałem przejść do twojego udziału w materiale Konopa, no bo ja nie do końca rozumiem tego zabiegu wklejania tego shota twojego, Reziego i jeszcze tego, co mówił Graczol, jak grał z Isamu w CS-a. Chyba też z tobą. Tak. Po co to? Po co ten zabieg, po co te szoty, bo tego nie rozumiem. Bo to trzeba, bo Konopski akurat, to, że on mnie nie lubi, to jakby jest wiadome, nie? On za każdym razem, jak może gdzieś podkleić szota. Zresztą jest jeszcze jedna rzecz, na którą nikt nie zwraca uwagi w tym materiale, a mianowicie on w tym materiale też jakby się czyści ze sprawy Leksia, którego nazwał pedofilem i że pisze do 14, potem się okazało, że ta dziewczyna nie miała 14 lat, miała 15 i 2 miesiące. Czy to jakoś dużo zmienia? No może prawnie. Może prawnie zmienia, ale to nadal jest takie, powiedzmy, dziwne, nie? Bo dla osoby, która widzi, że nie jest okej pisać do 14-latki i 11 miesięcy, to też nie jest fajnie, jak piszesz do 15-latki i 2 miesiące, nie? No bo to... Oczywiście. Ile dni różnicy musi być? No prawnie 365, nieprawnie, no to widzisz. I on tam powiedział, że... że on walczy już wtedy o te 15-latki i go influencerzy, którzy teraz kryją również ten temat, bo im się to nie opłacało, go za to krytykowali. I wstawił tam też mnie. I ja mówię, ty Konopski,
A kto nagrał 10 filmów o tobie i ty na niego 10 filmów i zaprosił go do psiakobusa? No tak, twój najlepszy obecnie przyjaciel, więc jeśli on użył argumentu, że influencerzy go dojeżdżali za to, że on podał niesprawdzoną informację, a nie wspomniał o tym, że głównym prowodyrem, i wiesz, bo on się nie wycofuje jakby z tego, że miała 15 lat, nadal to było niemoralne. Może nie był pedofilem, ale zrobił rzecz brzydką. Jakiś grooming, czy jak to się tam nazywa. I wiesz, i woli stawić mnie tam zamiast Sylwestra, który de facto on walczył najbardziej o Leksia. Bo nie ma co mówić. Gdyby nie Sylwester Wardęga, Leksiu, to by gdzieś tam leżał pobity pod jakimś dworcem. Sylwester naprawdę wyprostował sytuację Leksia. I ja tak mówię, nie no. Analogicznie, jak mówi, no wydaje się, że wszyscy wiedzieli, daje te dwa szoty. Jak Graczol mówi i jak ja mówię o Stewarcie, mógł tam też dać Maćka z dupy, który też się śmiał ze Stewarta, czy grał na jakiejś gitarze, że siema, jestem pingwin i będziemy dzisiaj obracać 14-latki. Więc był taki mem po prostu, ja nie wiem skąd on się wziął. Może się wziął na podstawie prawdy, bo ktoś coś usłyszał i zaczął tak mówić, a reszta zaczęła memować. Ciężko mi powiedzieć, no ale owszem, no jak 10 milionów ludzi, jak 10 milionom ludzi mówisz, a słuchajcie, ten wiedział, no to jest to trochę krzywdzące, bo idąc tym tokiem rozumowania powinienem wrzucić tam jeszcze 10 przykładów, bo jeszcze z 10 innych osób też memowało i tyle, nie? No ale jak mu tak pasowało pod tezę, no to mu tak pasowało. Przejdźmy teraz do tego, co może się dalej wydarzyć, no bo wydaje się, że ta gra, o której gdzieś tam szeroko się mówi w internecie, nie jest zakończona. No, dwóch bohaterów z tego materiału nie było szerzej poruszonych, czyli kamerzysta, Kruszwil. Gdzieś tam, jeśli chodzi o postać kamerzysty, no to no dużo w internecie się można było nasłuchać o jego upodobaniach i tak dalej. Jego temat nie został bardziej poruszony. Ja też uważam, że w opinii publicznej też powinien być poruszony temat, bo zamiast straszyć tym złym youtuberem, który coś tam robi, jakby okej, jak ktoś coś takiego robi, to jakby tym już się zajmują. Ja bym jeszcze rozszerzył całą tą walkę o to, żeby zobaczyć, dlaczego 13 czy 14-letnie dziewczyny tak chętnie bo ta Ola, czy pisała z Wertezem, czy pisała ze Stewartem, czy pisała z Boxdelem, czy pisała jeszcze z pięcioma innymi? Siedziała z nimi. Jak to jest? Jakby co się musi wydarzyć, że takie 13-14-letnie osoby chcą się otaczać popularnymi i ten, wiesz, musi w jakimś stopniu to imponować i tak dalej, ale z nimi też jakby trzeba rozmawiać, nie straszyć, że uwaga, oni robią krzywdę, tylko też podejść od drugiej strony. Dlaczego ty tak bardzo pragniesz kontaktu z nimi, nie? Bo to trochę jak, tak szczerze, to trochę jak wabik, nie? Bo jeśli jedna osoba może dać na 10 innych, wiesz, jedna dziewczyna może dać na 10 youtuberów, a tak się dzieje, bo na przykład z Tomiulią jest to samo, że jest i Stewart, i jest Marcin Dubiel, i jest Boxdel. No to halo. Jakby wiesz, ja nie oceniam kogoś, kto ma psychikę, wiesz, 13 czy 14-latki, bo jakby jest to zrozumiałe, że jakby innymi wartościami się kieruje i wiesz, że ta inteligencja cała emocjonalna nie jest rozwiązana. No, ale ja bym rozszerzył całą tę aferę, że owszem, ukarać winnych, ale też taki apel do rodziców, no patrzcie, co robią te córki, nie? No niestety świat nie wygląda tak kolorowo, że nic się nie dzieje, dlatego wiesz, o 4 w nocy nie chodzisz po jakichś konfliktowych dzielnicach i też nie robisz innych rzeczy, bo szczęściu swojemu też trzeba trochę pomóc. Więc owszem, jakby nie było zboczeńców, jakby nie było gwałcicieli, morderców i tak dalej, nie byłoby tych przypadków, ale szczęściu też trzeba delikatnie pomóc i każdy też powinien zadbać o swoje interesy, więc dobrze by było, żeby nie zostawić tego w rękach youtuberów 10 lat po fakcie, tylko też to się wydarzyło, że nasi rodzice tego nie zdiagnozowali 10 lat wcześniej. Co, kontaktu ze sobą nie mają, ona nie powiedziała, jest tam brak zaufania. Więc jeśli Konopski z Wardęgą muszą naprawiać psychikę twojej córki po 10 latach, to coś jest nie tak. To lepiej, żeby tak nie było. Ja też nie oceniam, nie? Ale warto prowadzić jakiś dialog, warto też ze sobą jakoś te sprawy w domu załatwiać. I tyle, nie?
Ja bym na przykład się czuł źle, jeśli by wyszło, że moja córka miała taką sytuację i mi nie powiedziała. Tak. No, to ja bym się z tym czuł źle. Dlatego, jeśli ktoś też ma takie podejście, no to warto by było, żeby o tym sobie pomyślał i może jakoś częściej porozmawiał, czy jakieś lepsze flow. No. To oczywiście jeszcze tylko o takiej kwestii przewidywań, to myślisz, że będzie Pandora Gate dalej trwała i dalej te nazwiska gdzieś tam będą wychodziły? Bo wiadomo, że ten, w cudzysłowie, brzydko to nazwę, hype na to wszystko się teraz troszeczkę skończył, no ale cały czas ta machina gdzieś tam jest rozpędzona. Machina będzie pracować, tylko ja myślę, że jak już właśnie jest o tym głośno, kto się ma zgłosić, to już się zgłosi teraz, to może już zamiast robić to publicznie, to zrobią w sądzie, niech to zrobią już... Z drugiej strony tak, no to o jednym się mówiło na całą Polskę, dlaczego o innych mamy nie mówić na całą Polskę? Też kwestia, czy to, co się tam zebrało, wystarczy pytanie, na to, żeby komuś postawić od zarzuty? Tak. Pytanie jest, czy rewolucja nie zje swoich własnych dzieci za chwilę. Więc no, wszystko, co jest sprawiedliwością i odpowiedzialnością karną przez ludzi złych, jest sprawą dobrą, a jak do tego doprowadzić, czy publicznie, czy może po cichu, czy jakoś tak, to nie jest do mnie pytanie, bo ja na szczęście jestem tylko idiotą z Kika. A jeszcze chciałem zapytać o właśnie Maćka z Dupy, o którym wspomniałeś, o tej sytuacji w kanale sportowym z Krzysztofem Stanowskim, od odsunięcia Maćka, od prowadzenia poranków. Jak ty to oceniasz, ten ruch? No bo gdzieś tam też pojawiły się pewne znaki zapytania, jeśli chodzi o Stanowskiego i odsunięcie właśnie Maćka od tego programu. No słuchaj, Maciej jest ofiarą obecnych czasów i ja też jestem ofiarą tych czasów i oczywiście nie w całej, jakby w tak szeroko pojęte, bo żarty, wiesz, bo żarty, które kiedyś były w porządku, teraz nie są w porządku, są seksistowskie, mizoginistyczne i tak dalej. Teraz jest na przykład bardzo duży szał chuja o N-worda, że kategorycznie nie wolno go używać. 10 lat temu nikt nie wiedział, co to znaczy za bardzo, więc jak mogłeś obrażać kogoś, śpiewając piosenki, jak nawet nie wiedziałeś, co to znaczy. No, ale to z jednej strony chyba dobrze, że jest bardziej uświadomione społeczeństwo, ale jeśli czegoś nie było w kodeksie karnym 10 lat temu, to dlaczego masz odpowiadać za to teraz po nowelizacji, nie? No, prawo nie powinno działać wstecz. Z drugiej strony no, rzuca się w oczy ten żart Maćka. Tylko bardziej mnie dziwi, bo jakby ktoś mnie zapytał, co Maciej robi w internecie, to ja bym powiedział, co robi w internecie, a nie oglądałem jego wszystkich filmów, ale wiem. No go zatrudnili do pracy, nagle mówią, o nie, bo jednak 10 lat temu ten, wymknęło nam się. Więc Maciej jest po prostu w nieciekawej sytuacji, ale jest po prostu ofiarą swojego złego czy dobrego poczucia humoru. Kanał sportowy, no chyba musiał tak zareagować, no bo jeśli sobie partnerzy biznesowi, którzy jednak koniec końców finansują tą zabawę, nie życzyli tego typu człowieka, no to trzeba było go uciąć. Inną sprawą jest, że Monika Wądołowska w tym samym czasie została wrzucona na minę, bo jakiś reżyser wiesz, wyświetlił jej czytanie pogody i tam był tekst, że temperatury są tak niskie jak wiek dziewczyn, którymi się interesują polscy youtuberzy, nie? Stała tam zniesmaczona, jeszcze jeden łeb. Doczytał ten żart, żeby zaznaczyć, pozdrowił sponsora, byłego sponsora i wiesz, no i stoi dziewczyna. Strasznie się musiała czuć, mega jej współczuję. No i tyle, nie? Więc teraz jest taki problem, że już nie wiadomo, z czego możesz żartować, z czego nie możesz żartować. Bo czy ten żart był najgorszy na świecie? Ten, co Monika by nas przeczytała? No nie. Czy żart Stanowskiego o wykorzystanej 11 był najgorszy na świecie? No nie, był to tylko czas. Tylko właśnie timing tak się pokrył, że jest, że wyszła żenada i chujnia, nie? Jakby ten sam żart puścili pół roku później, czy miesiąc pół wcześniej. Roku wcześniej, to by nie odbiło się to echem. No ale widzisz, internet to gra pozorów i trzeba się kierować nastrojami społecznymi. No i też o ile nasze zdziwienie mogło się okazać zbyt duże, to wyszedł jeszcze jeden no, dziwny konflikt tej całej sytuacji, czyli Krzysztof Stanowski kontra Amadeusz Ferrari. Tego chyba nikt by nie przewidział, jeśli chodzi o właśnie Pandora Gate. Ja nie rozumiem tego. Znaczy widziałem film Amadeusza i widziałem film Krzysztofa Stanowskiego. Ja myślę, że to jest jakby... Rozdmuchane?
nie ma to jakby ani to większego sensu nie ma, ani to większej przyszłości nie ma, więc jakby taki bezsens. No jeden napisał, jeden nagrał film, drugi nagrał film, zarobili po 5000 AdSense'a i to by było na tyle, nie? Ale dolarów czy złotych? Nie, no złotych. Znaczy Krzysztof mógł trochę więcej zarobić, bo miał więcej wyświetleń. No ale pewnie Borek mu zabrał połowę. No nie wiem jak tam się rozliczają, ale no, po prostu, no to taka była, na tle tej głównej afery, to tam jakaś, wiesz, ktoś pierdnął, nie? Poziom kontrowersji, że ktoś pierdnął w mieszkaniu zamiast wyjść z pokoju, nie? To jeszcze kończąc naszą rozmowę, chciałem zapytać o ciebie, bo twój wątek też przewija się w kwestii kancelowania, nie kancelowania, pozbawienia możliwości nagrywania na YouTubie i tak dalej. Bo nie wiem, bo gdzieś tam żartowałeś, gdzieś mówiłeś poważnie, jest ci przykro patrząc na to, że teraz nie możesz nagrywać na YouTubie i patrząc na to, że na tym YouTubie dalej jest na przykład Steward, wiadomo, że już bez monetyzacji, ale nadal na tej platformie gdzieś tam jest, czy ty tak na to nie patrzysz z chłodną głową już teraz? No słuchaj, no jeszcze tydzień temu to Steward był absolutną legendą i jakby wrzucił film, to by to on, a nie Konopski, by pobił rekord wysiedleń 24 godziny. Więc no ja po prostu uważam, że ani ten zły nie jest taki zły, ani ten dobry nie jest taki dobry i czas zawsze dobitnie to pokazuje. Nikt nie jest święty. No i światem rządzi hipokryzja. Po prostu, więc no, free wujek. Ty robisz coś dalej w tym kierunku? Czy w ogóle zacząłeś robić coś, żeby dostać odpowiedzi konkretne na powód bana, czy żeby wrócić, czy jest możliwość powrotu? Nie robiłem nic w tym kierunku. Nawet nie wiem za bardzo jak. No tyle, nie? Napisali, że na zawsze, to chyba koniec, nie? Nie wiem, GM na Metinie pisał, że na zawsze, no to chyba no, na zawsze. No wiesz, GM na Metinie w Gameforge pracował jako wolontariusz i za 1000 zł ładował ci smocze monety przez panel, nie? Albo respił ci Metiny. A Google to trochę większa firma. No nie wiem, jak się kiedyś pojawi jakiś zalążek możliwości, który nie będzie teorią opartą na tak mi się wydaje, stary, to podejmę temat, ale jakby nigdy się nie pojawiło coś takiego, więc owszem, pomysłów ludzie mają dużo, a to weź napisz, a gdzie mam napisać? No napisz, wiesz, jak będzie jakiś schemat, którym można będzie podążyć, żeby spróbować, to spoko. No ale na razie to jest wszystko, tak mi się wydaje, stary, powinieneś tak zrobić. A jest jakiś precedens? Coś tak, kiedyś ktoś tak w taki sposób coś osiągnął? Będziesz pierwszy. więc na razie nie widzę takiej możliwości. O. Ogarniemy to, stary. Dziękuję bardzo. Ogarniajcie. Miłego dnia. Idźcie na wybory. O, właśnie, to chciałem jeszcze zapytać. Czy na wybory pójdziesz i czy warto pójść? Już bez żartów. No słuchaj, ja na wybory pójdę. Warto pójść na wybory. Przede wszystkim dlatego, że wiadomo, że jakby twój głos nie zmieni za dużo. Chociaż być może będzie to głos decydujący, że taki, a nie taki mandat przypadnie komuś w danym okręgu. Więc jakby fajnie, ale też myślę, że w momencie, kiedy idziesz na wybory, to tak jakby pokazujesz też szacunek do polityki, a szczytem skurwysyństwa jest nie iść i narzekać na wszystkich. Właśnie to pójście na wybory daje możliwość narzekania. I więc z racji tego, że my jako Polacy lubimy narzekać, to pójść na wybory, zagłosuj jak uważasz. Ja nie będę lobbował za nikim, zagłosuj jak uważasz, jak czujesz w sercu, a potem narzekaj. Potem rób, co ci się podoba i tyle. A nawet pójść i oddać głos, nieważny, czy nie głosować de facto, ale wziąć udział, też jest spoko, bo to też pokazuje zaangażowanie ludzi dorosłych w sprawy kraju. No, więc idźcie na wybory. Jeśli to dla was istotne, to też pójdę. Żebyście... Też tak, żebyście... A na kogo będziesz głosował? A tego mi też nie powiem. A tego mi też nie powiesz. Nie. No dobra. No ja ogólnie wylatuję z kraju za 2 tygodnie, przeprowadzam się, więc planuję... Na zawsze? Tak, dlatego planuję zagłosować na PiS i wyjechać z kraju. A, no to nieładnie. Nie, no żartuję, ale taki mem jest. Ten ojciec Martyny, żony Jasia,
No, on w Norwegii pracuje. I mówi, ja i tak w Norwegii pracuję. Więc jak przyjadę, zagłosuję na PiS, mnie i tak tutaj nie ma, nie? Więc no, ale nie, głosujcie na kogo chcecie. Na PiS, na Platformę, na Trzecią Drogę, Konfederację, głosujcie na co chcecie. Bądźcie szczęśliwi. I tyle. Peace and love. Peace and love. Donald and Jarek. Trzymajcie się. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.